Gier FPP wychodzi każdego roku prawdziwe zatrzęsienie. Większość z nich nie różni się zbytnio od siebie i oferują praktycznie identyczną rozgrywkę. Zazwyczaj powielają one lidera na rynku i popadają strasznie szybko w zapomnienie. Jednak jest kilka tytułów, które pamiętane są lata po pojawieniu się na półkach sklepowych. Time Splitters jest jedną z tych gier. Wydany w 2000 roku na premierę PlayStation 2 tytuł jest, jak przystało na pozycję z epoki Unreal Tournament i Quake 3 Arena, szybką strzelanką nastawioną na tryb wieloosobowy. W nasze ręce oddano dwa tryby zabawy, Story Arcade. Ten pierwszy służy nam głównie do odblokowywania nowych elementów, w tym drugim. W trybie Story możemy grać samemu lub z drugim graczem. Mamy do przejścia 9 poziomów, w których akcja dzieje się w różnych momentach XX i XXI wieku. Mamy Chinatown z lat 70., kosmiczną stację, 3 doki. Mapy nie są ze sobą kompletnie powiązane i każda ma własnych bohaterów odpowiadających danemu okresowi historii. Fabuła, która jest praktycznie nieobecna, sprawdza się do powstrzymywania tytułowych Time Splitters. Jest to rasa kosmitów podróżujących w czasie w poszukiwaniu pewnych przedmiotów. Każdorazowo nasza misja polega na dotarciu do konkretnego przedmiotu, zabraniu go i powrotu na punkt startowy. Podczas drogi powrotnej dodatkowo atakują nas spawniający się w nieskończoność przeciwnicy. Każdy z poziomów dostępny jest w 3 stopniach trudności, których ukończenie jest niezbędne do odblokowania wszystkiego, co jest dostępne w grze. Przejście każdej mapy zajmuje nam zaledwie kilka minut. Należy to jednak pomnożyć przez dziesiątki śmierci, jakie nas czekają, zanim opanujemy dany level do perfekcji. Najwięcej czasu spędzimy jednak w trybie arcade. Jest to główne danie całej produkcji. Tam właśnie zagramy split screen na 4 graczy na mapach opartych o poziomu z trybu story. Do naszej dyspozycji oddano też boty. Wcielamy się w jedną z 50 postaci i ustawiamy szczegóły rozgrywki, takie jak ilość graczy, rodzaj broni, sposób zdobywania punktów i typ rozgrywki. Obok standardowego deathmatch i wariacji na temat capture the flag mamy do wyboru eskortę, knockout, gdzie zbieramy z mapy przedmioty i zanosimy je do swojej bazy. Jest jeszcze last stand, czyli przodek hordy z Gears of War i assault, gdzie część broni dany punkt, podczas gdy reszta go atakuje. Jakby tego było mało, możemy jeszcze pobawić się w wyzwania. To wszystko razem zapewnia wiele dziesiątek godzin zabawy na najwyższym poziomie. Wspomnieć należy o możliwości tworzenia własnych map. Free Radical oddało nam bardzo prosty w obsłudze kreator map. Poziomy układamy z przygotowanych przez twórców elementów, dzięki czemu przypomina to bardziej zabawę klockami niż korzystanie z profesjonalnego programu. Mapy te możemy później wykorzystać do wieloosobowej zabawy lub potyczek z botami. Graficznie nie jest źle nawet pod koniec obecnej generacji konsol, które dogorywają. Biedne w detale poziomy nie wyglądają tak odrażająco, jak można się tego spodziewać po 14-letniej grze. Modele postaci są oczywiście ubogie, a wszystko trochę kwadratowe, ale dzięki tempu rozgrywki nie ma czasu niczemu na dłużej się przyjrzeć. Time Splitter z dzisiejszej perspektywy może wydać się trochę biedne. Tylko 4 osoby w trybie split screen i ewentualne boty. Brak prawdziwego trybu fabularnego potęguje wrażenie, że gra ta miała sprzedawać multitapy. Ponarzekać też może na sterowanie. Wydaje się ono mało dokładne i celowniczek lata nam na wszystkie strony. Na szczęście funkcja auto-aim ratuje sytuację. Te wady nie są w stanie przyćmić największej zalety gry Free Radical, grywalności. Szybkie zdobywanie fragów naprawdę sporym arsenałem broni wychodzi tutaj świetnie. Nic nie daje większej satysfakcji niż pokonanie siedzącego obok nas gracza i wykrzyczenie mu prosto w twarz, kto tu rządzi. Jeśli nasze PlayStation 2 nie leży gdzieś w szafie i odpalamy je od czasu do czasu, a na dodatek wpadają do nas znajomi, to warto zobaczyć się w ten tytuł, bo daje niesamowitą dawkę czystej radochy. Osoby bez kompanów do zabawy powinny postulować do właścicieli marki o wersję HD z trybem online lub kompletnie zapomnieć o tym tytule. Time Splitters to ścisła czołówka gier wieloosobowych epoki PS2.